Jak? Portki wiszą na swoim miejscu? Wiszą na swoim miejscu, ale ciągle próbuję zrobić tak, żeby nie szorowały po, wiesz, po tych liściach i po tym wszystkim. Bo zobacz z tyłu, jak je puszczam i one są tak normalnie. O, jakbym włożyła powerbanka do kieszeni, to bym chodziła jak amerykańscy raperzy, czyli tak. Aha. Powiedz mi w takim razie troszeczkę o tym, co ty wyczyniasz ze swoją wagą. No, mam problemy z tym i to są problemy, które się zaczęły już jak miałam około 15 lat, dlatego że wtedy zaczęło mi się wydawać, że moja sylwetka jest taka nie okej, że z moją sylwetką jest problem i no i wtedy się to zaczęło. Jak miałam 18 lat, udało mi się z tym... Wiewiórka. Dawaj wiewiórkę, chodź do wiewiórki. Tak, rzeczywiście, tak. Wiewiórki tutaj są. Przybliż. Czekaj, już mam ją, mam. Wiesz, jak się na wiewiórkę woła? No. Basia. O. Basia. No właśnie, w takim pięknym parku mieszkamy. I ona sobie teraz szuka orzeszków swoich, jakichś żołędzi czy czegoś takiego. Hej, Basia. Baśka. Hej. No. A ja już mam zdjęcie z wiewiórką, jak mi łapkę podaje. A gdzie to było? W Londynie, w Hyde Parku. A no tak, rzeczywiście. Jednak nie mam głowy tak zepsutej. Wiewiórka znalazła swoje jedzonko, a ty go w ogóle nie potrzebujesz. Tak, no ja nie potrzebuję. Znaczy się wczoraj akurat zjadłam więcej, dlatego że zjadłam kanapkę, nawet razem z tobą. Ale tak to no jest dość duży problem z tym i on tak, teraz na tym etapie ogólnie zaczęło się z moim ciągiem poprzednim z tamtego roku. Ja wtedy przestałam jeść i tylko były jogurty, kefiry, jeden na dzień maksymalnie. No i wtedy, no bo ja byłam grubsza, nie wiem ile mogłam ważyć na początku, jak myślisz? Dla mnie nigdy nie byłaś grubsza. Ale powiedz mi, ile mogłam ważyć według ciebie na początku? Nie wiem, to są rzeczy nieistotne dla mnie. 80 kilo? No co ty gadasz? No myślę, że to mogło tyle być. Na pewno nigdy nie przekroczyłaś 60 kilogramów, no proszę cię. Na pewno przekroczyłam. Livia, to w twojej głowie jest niestety. Na pewno przekroczyłam. Teraz w ogóle po tak długim czasie stanęłam pierwszy raz na wadze, ale to zakryłam oczy i poprosiłam Jacka, żeby mi najpierw nie mówił, ile jest na wadze, a później go poprosiłam o to, żeby mi powiedział jednak. Ale też ty powiedziałaś, jakiej wagi się spodziewasz i pomyliłaś się, nie wiem, o 15 kg w górę. Ty myślałaś, że ważysz 15 kg więcej niż ważyłaś. I to no. Jest w twojej głowie coś z tą wagą. Nie wiem, dlatego że ja teraz ja się nie ważę, od tamtego czasu już się nie ważę. A nie musisz, ale... bo spodnie spadają, to po no, co się ważyć? Nie, chciałabym jeszcze kilka kilogramów jednak zrzucić. Czy one są już tak luźne, żeby je można było bez rozpinania? Tak, po prostu mogą tak je ściągnąć. Więc ja teraz mam jedną parę spodni, którą nie muszę paska i nie wygląda to, wiesz, tak, bo zobacz, jeżeli zrobię tak, to mam spodnie tak, o, mogę wam pokazać, tyle jest przerwy. I to były spodnie też niedawno kupione. Livia, jak w takiej sytuacji głowa pracuje? Czy to jest taka myśl, która jest kompulsywna i towarzyszy ci przez cały dzień? Tak, właśnie na przykład wczoraj zjadłam lody. I już od razu miałam takie straszne wyrzuty sumienia. Sprawdzałam, no ja sprawdzam na każdym produkcie ilość kilokalorii na porcję, ile mogę wypić, ile mogę zjeść łyżek jogurtu. Albo, no to tak to wygląda, to jest po prostu no, chora głowa. Są dni, zwłaszcza kiedy ciebie nie ma, że nie jem w ogóle. I to potrafią być tygodnie na przykład. I teraz na przykład miesiąc temu był czas, że troszeczkę, nie wiem, myślę, że z 4 kilo poszłam do góry, a później znowu więcej spadłam. I teraz już, no teraz jest taki etap, kiedy jeszcze według mnie brakuje minimum od 5 do 8 kg, żeby zejść w dół. To znaczy, wydaje mi się, że twoje BMI w tej chwili jest prawidłowe. Ja je gdzieś sobie liczyłem, wiesz? Z tym, że ja założyłem nieco inny wzrost niż
ty deklarujesz, bo ty deklarujesz, że masz 167, a mi się wydaje, że ty nie masz 167. 167 mam, bo mnie mierzyli, jak byłam ostatnio w pewnym miejscu. Rozumiem. Ja staram się na to spojrzeć w sposób bardzo racjonalny, tak? Na ten moment nie widzę, żeby było jakiekolwiek zagrożenie dla twojego zdrowia z tego powodu. No. Natomiast widzę bardzo dużo niekonsekwencji i właśnie rzeczy nierozsądnych. Na przykład żywienie się lodami, albo na przykład żywienie się ciastkiem. Jakie to ciastko? Migdałowe. Migdałowe, o, no, ale jem jedno albo ciastkami migdałowymi. Jem jedno ciastko migdałowe i przez cały dzień już nic później. Poczekaj, bo chyba nie mówimy o tym samym. Ciasteczko migdałowe to jest to małe z migdałkiem. Tak. Ale tam jest jeszcze inne ciastko, marchewkowe. Marchewkowe, no to się zdarza raz na kiedyś i to na kilka razy jest jedzone. Ale umówmy się, że ciastko marchewkowe to jest bomba kaloryczna. Jest, jest. Bo jest tak wielkie. Tak, ale no ja mam wtedy wyrzuty sumienia i sobie po prostu kroję głowę, jak już się coś takiego zdarzy. A jak wpływa na to wszystko taki porządek w domu, w sensie regularności przygotowania posiłków, robienia zakupów, takiego reżimu, kiedy o określonej godzinie jest obiad, bo my tego teraz nie mamy. Wiesz co, jak ja na przykład przygotowuję obiad i załóżmy na przykład, nie wiem, mielone robię i gotuję, to ja mam tak, że mi nie smakuje to, co ja ugotowałam, bardziej wolę dla kogoś to zrobić. I ja bardziej wtedy zwracam, wiesz, jak ja jem obiady. Zjem troszeczkę z tobą, odkładam i później próbuję przez cały dzień dojadać, albo jest wyrzucana po prostu reszta. No. Tu jest moja polanka, na której sobie latam dronami. Właściwie latałem, jako no to dbałość. No i mam nadzieję, że będziesz latał. Ale co, trzeba mnie do tego zmotywować i sobie zaznaczyć. I naładować bateryjki twoje. Siedzę tutaj pod tym drzewem i mam założone okulary na nos, także widzę tylko to, co widzi dron i między tymi gałęziami sobie latam i na przykład potrafię przelecieć właśnie w takich szczelinach pomiędzy gałęziami, a na przykład w takim miejscu, wiesz? Albo pomiędzy takimi właśnie gałęziami. A ja wiem, latam. Bo ty mi pokazywałeś. Tu, zobaczliwie, jest nawet moje drzewo. Nawet złodziej się o tym przekonał, Jacuś. Nawet złodziej tak, się przekonał. Chciał mnie okraść, a nie wiedział, że ja go z drona widzę. To było genialne akurat. To mogłoby być w filmie Mission Impossible. I tam też są takie właśnie dalej miejsca. Właściwie te gałęzie to znam. Rozkład tych gałęzi znam na pamięć bardzo dobrze. I właśnie wlatuję między jedne na przykład tu i od razu wiem, gdzie tam się kierować na następne i tak sobie latam. Jeszcze a propos tych zaburzeń odżywiania, to co chciałam powiedzieć, to dla mnie taką metodą sprawdzania, czy moja waga jest dobra, bo nie wchodzę na wagę, jest to, ile, jaką część ręki jestem w stanie włożyć pod żebra. I to jest moja miarka po prostu. I właśnie to przed chwilą zrobiłaś. No nie pokazuj może, ale... Tak, ale to jest moja miarka. Jeżeli mogę włożyć dotąd rękę pod żebra, całą praktycznie, tak, no to znaczy, że jest to okej. Pokaż jeszcze raz, bo ja z wąskim kątem cię... Muszę tak. Nie musisz od razu się odsłaniać. Nie chcę się odsłaniać, tylko pokazuję. O, tak, w ten sposób to robię. Aha. I jeżeli tylko, albo na przykład też... Staję i się porównuję w ten sposób. Robię to bardzo wiele razy dziennie, że po prostu rozbieram się na przykład do bielizny i staję przed lustrem i wiesz, i z każdej strony sprawdzam. Też kiedyś ktoś powiedział coś takiego, że jak złączysz tak nogi i tutaj nie masz przerwy, tylko uda ci się stykają, to że jesteś gruby. I ja ciągle sprawdzam, czy mi się uda nie stykają. No, u mnie się stykają? No to daj, no u ciebie to nie ma takiej możliwości, bo ty masz coś tam. A rozumiem. No to daj, sprawdzę, czy się stykają. No, no mógłbyś zrzucić trochę wagi. A, rozumiem. Się. Dobra, ale ja też idę w dół. Ale mi to nie przeszkadza. Ja też idę w dół. Ja w ciągu 2 tygodni 2 kilo zrzuciłem. No właśnie, więc mi to nie przeszkadza. Mi teraz przeszkadzają moje spodnie, których nie mam ani... Muszę sobie i też muszę się w nie zaopatrzyć, bo tak jak mówię, mam jedną parę spodni, które pasują na mnie. I to jeszcze są to letnie spodnie, bo teraz przeszłam do rozmiaru 34, dążę do rozmiaru 32. Wróćmy do takiej regularności. A zaczynałam od rozmiaru 40, chcę powiedzieć. Regularność, jeżeli chodzi o posiłki i właśnie te obiady, bo ty naprawdę świetnie gotujesz, natomiast ostatnio, no to chyba było spowodowane tym ciągiem, ale też innymi problemami, które
mieliśmy, bo nie mówimy widzom o wszystkim, ale no rzeczywiście ta skala tych kłopotów jest bardzo duża w tej chwili. I to też spowodowało, że no przestałaś gotować, czy przestaliśmy gotować, bo ja ci zawsze w tym pomagałem. Czy powrót do tego byłby w porządku? No ale wiesz, jak ja jem z tobą te obiady. Dla mnie największa radość to jest to, żeby ugotować, żeby tobie smakowało, a później ja siadam z tobą przy obiedzie, podubię, zanoszę do kuchni, no i mówię, że będę dokańczać przez cały dzień, a później idzie to do wyrzucenia i wiesz. A jak poważne były te twoje problemy żywieniowe, czy problemy związane z odżywianiem wcześniej? No wcześniej myślę, że rozmiar 32 na pewno był, albo jeszcze rozmiar 32 na pewno był. A czy kiedykolwiek byłaś konsultowana w tej sprawie z dietetykiem albo z psychiatrą? Jacek, ja byłam w placówkach, a nie u rodziców. Tam ich to nie interesuje. Ja robiłam coś takiego, że bo nie było tej kobiety nigdy, jak przychodziłam praktycznie ze szkoły, tylko była na przykład stała zupa i zmywarka była, no to ja brałam miskę, oblewałam tę miskę zupą, żeby wyglądało tak, jakbym jadła, i wkładałam do zmywarki i w zupę do garnka z powrotem. Żeby się nikt ciebie nie czepiał. Tak, tak. Aha. I no, nie było zwracane nawet na to uwagi po prostu. Zobacz, tu jest też właśnie takie miejsce, przez które przelatuję i mogę przez ten dolny otwór przelecieć, albo przez ten górny, albo tam jeszcze wysoko. Tak, ja wiem, bo ja to widziałam i potwierdzam. Co się może teraz wydarzyć dalej, jeżeli chodzi o te twoje kłopoty? Czy jest takie ryzyko, że no, wpadniesz w kolejny problem, który będzie wymagał, nie wiem, hospitalizacji na przykład? Jacek, no ja dążę do rozmiaru 32 i to jest taki mój cel. Może to jest cel mojej chorej głowy, ale ja też jestem pod opieką psychiatry, który o to pyta, jestem pod opieką terapeuty, który o to pyta i też się tym interesuje. Więc jeżeli by doszło do takiego momentu, gdzie by trzeba było hospitalizacji, no to wiadomo. Czy jest jakieś rozwiązanie tego kłopotu? Bo ja mam pewną sugestię. Wiesz co, Jacek, ja... Widzisz, ja chcę dojść do tego rozmiaru 32, no i ja nie będę rozwiązywała teraz tego kłopotu. Ale tylko będę brnęła w to dalej i to jest moja chora głowa. Ale moim zdaniem jest pewien pomysł, żeby w ogóle zmienić swój styl myślenia. Założyć krótkie spodenki, trampeczki i jogging. Albo siłka, albo spacery po górach, albo spacery po wysokich górach. No to też będą. 32 rozmiar jak będę miała, to założę też krótkie spodenki, chociaż shorty już 34 założyłam. Nie wiedziałam tego, daj rączkę. Daj. Mało co ręki nie mam. Przepraszam, ja sama tego nie zauważyłam, bo patrzyłam w kamerę. Daj ci liścia zdejmę. A ludzie się pytają, kiedy ja się do pracy wezmę. Dokładnie, a przed chwilą byś się zabił przeze mnie, kurczę. Nie zauważyłam tego konara. Nie, do zabicia to było daleko, ale wiesz co, bardzo niefortunnie upadłem na rękę i powiem ci, że w pierwszej chwili myślałem, że ją po prostu złamałem. Ale na szczęście nie, ale ból jest przepotężny, ale ręka nie jest złamana, tylko jest obita mocno. A ja patrzyłam w kamerę, nie zwróciłam na to uwagi, patrzyłam cały czas tak i drzewa, no to wiem, żeby ci mówić, żebyś omijał, ale no tego nie zauważyłam. Iwka, ty 500 mi darujesz? Słucham? Czy 500 mi darujesz? No słyszałeś, co powiedziałem, jak leciałam. A, no pewnie. Uzasadnione to chyba no, było. No oczywiście. Pokaż mi, jak to wyglądało z punktu widzenia twojego, jakbyśmy szli. To wyglądało tak, patrz. My szliśmy tak, no i ja patrzyłam w kamerę, no, czyli wysoko. No rzeczywiście, to nie widać tutaj. No. Okej. Okay. Ja nie widziałam tego okay. I to jest jeszcze w liściach, tak sam dobrze. Widzisz. To ja tak jak widzę drzewa, no to ci pokazuję. Zeruje nam się. Moje przekleństwo i twoje gapiostwo. Ja jak widzę drzewa czy coś, to staram się tobą kierować, żeby się omijał, ale tego sama bym się wypieprzyła o to, jakbym tędy szła. Liwka, ustalaliśmy to, że będziesz patrzyła, jak idę tyłem, żebyś zerkała. Tak, potwierdzasz, ale na drzewa zwracam uwagę, ale na coś takiego sama bym się o to wywaliła. Naprawdę tego nie widać. Posłuchaj, kiedy myśmy się poznali i kiedy podejmowaliśmy decyzję, że będziemy ze sobą razem, ja sobie wymarzyłem
taką rzecz, mianowicie giewont. Mhm. Jesteś gotowa na giewont? Myślę, że nie miałabym siły jeszcze. Wiesz na wiosnę? Co? Jeżeli dojdę do rozmiaru 32, to spróbujemy. A 32 to już jest ryzykowne, czy nie? W tym nie, przypadku? Nie jest ryzykowne. Nie muszę mieć wyrzutu sumienia? Nie, nie muszę. Że idziesz, bijesz 32? Ja muszę sprawdzić, ile to jest 32. 32 rozmiar, 32 no, mówię. Spodni. No, a w tej chwili masz jakie? Masz już 32. Teraz mam 34. No to jedno oczko w dół to chyba nie będzie problemu. No to wcale też tak nie jest, Jacuś. To wcale też tak nie jest. Bo wiesz, okienko na giewont się kończy. Czemu? No bo zima się zbliża wielkimi krokami. No. Może jeszcze jesienią, ale jesień nie jest fajna w polskich Tatrach. To jest no właśnie, no to trzeba poczekać. Wiosna. Tak. No to no na wiosnę trzeba poczekać. Lira. Bo to wtedy może jeszcze do rozmiaru niższego zejdę. O. Widzisz, zawsze na ten park patrzyłem z góry z punktu widzenia drona, a teraz spojrzałem z punktu widzenia żółwia. To jest tam, ale wszystko jest w porządku. Liwka, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Ja. Chciałbym, żebyś kontynuowała tę drogę, bo dzisiaj naprawdę jest całkiem nieźle. A Ty dajesz radę jeszcze? Jest już mi bardzo ciężko, ale daję radę. Pozdrawiam. River, tell me all your dreams are lies.